Nadszedł wreszcie ten dzień, kiedy podwórko, wygrane przez nas podwórko Nivea zostanie otwarte. Za chwileczkę wyjdziemy na zewnątrz, gdzie nastąpi przecięcie wstęgi i wszystkie dzieci w tym momencie będą mogły korzystać z podwórka talentów. Zanim to nastąpi, to nasi przedszkolacy przedstawią swoje talenty taneczne. Ja chciałabym serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych tutaj gości. Przede wszystkim chciałam powitać pana burmistrza Tadeusza Piuro, który nas zaszczycił tutaj swoją obecnością. Chciałam powitać przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta, panią Irenę Penar, pana Bogdana Strusia, którzy również wspierali nas w tych przedsięwzięciu, dzięki którym wygraliśmy to podwórko. Witam także pana Ryszarda Karaczkowskiego. Też tutaj nam pomagał, oczywiście. Witam wszystkich rodziców, dzieci, wszystkich pracowników. Witam również, jeszcze zapomniałam też, księdza szkoły, który dwa razy ogłaszał i zachęcał mieszkańców miasta, żeby głosowali na nas. Witam również byłą dyrektor panią Elżbietę Barańską, która też dzisiaj nas odwiedziła swoją obecnością. Witam dyrektorów sanockich placówek oświatowych, pracowników administracji Urzędu Miasta. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszymy, że państwo znaleźli dzisiaj czas i zaszczycili nas swoją obecnością. Chciałabym teraz zaprosić dzieci, żeby te swoje talenty taneczne przedstawiły, a później zapraszam wszystkich na zewnątrz, gdzie nastąpi właściwa część dzisiejszego spotkania, czyli przecięcie wstęgi, otwarcie podwórka. Na razie zapraszamy dzieci, żeby tutaj pokazały. Serdecznie witamy przybyłych gości na naszej wspólnej uroczystości. Jest nam bardzo miło, że aż tyle was przybyło i czas swój wolny poświęciło. Dzisiaj radośnie zatańczymy, bo bardzo się cieszymy, że nowe podwórko zobaczymy.
Thank you.
Thank you.
Jakie to są talenty. Także te wszystkie programy telewizyjne, Mam Talent czy inne, to już mają naprawdę na kilka lat możliwości, bo do nasze dzieci jak dorosną, to już tam będą uczestniczyć. Bardzo dziękuję wszystkim, dziękuję księdzu proboszczowi za kilkanaście razy, jak mówi, co najmniej kilka razy namawiał do głosowania. Dziękuję mieszkańcom z Wójtostwa, że podjęli tę decyzję i starali się też, żeby ta to podwórko nie było. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Samoka, ale nie tylko mieszkańcom Samoka, również przyjaciółom Samoka, bo tak naprawdę głosowali również mieszkańcy, którzy nie mieszkają w tej chwili Samoka, ale są rzeczywiście przyjaciółmi naszego pięknego miasta.
Proszę Państwa, to jeszcze raz pokazuje, że integracja społeczeństwa, że razem możemy tak naprawdę więcej. Gdybyśmy osobno działali, nic by tego nie było. Natomiast razem możemy więcej i ja mam nadzieję, że dużo jeszcze rzeczy pozytywnych tutaj razem działamy. I bardzo się cieszę, że to podwórko jest w Sanoku. Mamy podwórko, kolejne podwórko w Sanoku. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim. No to w takim razie uwaga. 3, 4. I proszę podwórko od nas. Serdecznie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom miasta za to wspólne dzieło, czyli podwórko talentów Nivea, które znalazło się przy naszym przedszkolu. Przypominam wszystkim, że jest ono ogólnodostępne od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 20, a w weekendy od godziny 8 rano do 20. Zapraszam wszystkie dzieci, żeby rozwijały tutaj swoje talenty. To jest taki trudny rzecz do zrobienia.